Cześć i czołem, moi drodzy. Jest 12 dzień stycznia 2022 roku. Godzina 6.50. Wczoraj było minus 10, dzisiaj jest minus 5. Troszeczkę temperatura złagodniała, no ale trzeba jechać na wschód słońca, wykorzystać warun, który właśnie jeszcze jest. Bo dzisiaj praktycznie ostatni dzień z tego łagodnego warunu, który do nas przyszedł, i znowu idą deszcze i niż. Także pogoda będzie znowu nienastrajająca do tego, żeby polatać, ale dobre wykorzystanie tych dwóch dni, które tutaj nam przypadły w styczniu. Być może po 15 będzie troszeczkę inaczej. Patrzyłem pogodę już na dłuższy okres, ale mówię, ona tak, no, albo będzie, albo nie będzie. Jak to mówią, na dwoje babka wróżyła. Dlatego w długoterminową za bardzo nie wierzę. A przed lotem staram się tylko i wyłącznie skupić na ICM-ie, na Windicom, na tych prognozach lotniczych, na mapach wiatrowych. Od dzisiaj do 600 metrów łagodnie, także jeżeli chmury będą na takiej wysokości, jak ICM pokazuje, czyli podstawa chmur na 400, a górna warstwa na 600, no to wyjdziemy. Ale najważniejsze, żeby zdążyć przed wschodem słońca. Jadę znowu na startowisko do Brzuzy. No i dojeżdżam powoli do Brzuzy. Słońce jeszcze za horyzontem. 7.24 ma za niego wyjść. Jest 7.08. Także zbieram się. No i wystartowałem właśnie z Brzuzy. Wiaterek laminarny. Cisza w powietrzu. Właśnie tutaj na rozlewiskach zauważyłem łosia, wskażę go później w postprodukcji. No i jestem w Głowaczowie, pode mną stadion Legionu Głowaczów. No i robię kółeczko nad Leżenicami, aby przelecieć nad Głowaczowem. No po mojej prawej stronie w dole urząd gminy w Głowaczowie. No i tutaj widzę machających do mnie. Nawrót, lecę do Arka nad firmę przywitać się. No i w dole Arek przed firmą stoi, macha, a ja chwilę pobawię się skrzydłem. No i lecąc właśnie tutaj wzdłuż Radomki, w dole widać czapkę szarą. Oznaczę ją również w postprodukcji e-booku. Wejść na 500 metrów do podstawy chmur. Być może przebije się nad chmury, ale zobaczymy. ICM pokazywał jednak, że ten wiatr będzie znacznie silniejszy, nawet rzędu 10 metrów na sekundę. No i niestety dałem sobie spokój, nie ma się co spinać. W
najważniejsze jest życie, zdrowie. Tam już nieźle kopało pod chmurami i schodzę. Przelecę jeszcze nad ulicą Przecinka w Brzuzie. Mam informację, że dzisiaj proboszcz chodzi po kolędzie. No dzisiaj mega było polatane. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego przelotu. No dobra, siadam. No tak jak zdążyliście zauważyć, jestem już na ziemi. Jest godzina 8:30, spakowałem paralotnie do plecaka. Jest w tej chwili minus 5 stopni. Wiatr, można powiedzieć, że pierdzący, praktycznie porywy, ale zmienił się o 180 stopni kierunek wiatru do tego, co startowałem. Startowałem z południowym, a praktycznie jest z północnym. Górą wiało dosyć mocno, ale ICM tak podpowiadał i awiacja, mapa wiatrowa, że na 600 metrach już będą porywy sięgające nawet 10 metrów na sekundę, co już odczułem, dlatego no, nie wchodziłem nad chmury, no bo po co ryzykować. A zdrowie, życie najważniejsze, a to tak dla tych, co zaczynają, że nie warto się spinać, nie warto robić coś ponad to, co powinno się zrobić. Najważniejsze mieć z tego zadowolenie, radochę. No i robić nadal przez długie, długie lata to, co się lubi. No, także na razie do spotkania. Zapraszam serdecznie do subskrybowania, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, a często oglądasz, także postaw suba. Na pewno w tym roku będzie dużo materiału nagrywanego i jakieś ciekawostki, ale żebym wiedział, że mam dla kogo to robić, to zostaw łapkę w górę, postaw komentarz. Na razie, cześć!